Panie i panowie, oto sposób na nieskończone zasoby czekolady. Niestety to jest zbyt piękne, żeby było prawdziwe. Ja już wiem, jak to jest zrobione. A ty? Na sam początek filmu od razu zadanie obliczmy obwód i pole tego prostokąta. Zacznijmy od obwodu. Aby policzyć obwód, muszę dodać do siebie długości wszystkich czterech boków. Zobacz, długość tego boku jest w centymetrach, a tego w decymetrach. Musimy mieć taką samą jednostkę. Wygodniej będzie zmienić na centymetry. 1 decymetr to 10 cm. To jest prostokąt. Przeciwległe boki są takiej samej długości. Mamy dwa boki o długości 7 cm, 2 razy 7 i mamy jeszcze dwa boki o długości 10 cm, 2 razy 10. Pamiętaj o kolejności wykonywania działań. Najpierw mnożenie. 2 razy 7 to 14, 2 razy 10 to 20. 14 plus 20 to 34 cm. Obwód tego prostokąta to 34 cm. Teraz czas na pole. Aby obliczyć pole prostokąta, musimy przemnożyć jego długość przez szerokość. Jeden bok razy drugi bok. Czyli 10 cm razy 7 cm. 10 razy 7 to 70. Pole tego prostokąta to 70 cm kwadratowych. Przypomnieliśmy sobie wzory na obwód i pole prostokąta. Pole powierzchni prostokąta obliczysz mnożąc długość razy szerokość prostokąta. Pamiętaj, muszą być one wyrażone w takiej samej jednostce. Obwód prostokąta obliczysz, dodając długości wszystkich boków. Dwa razy długość, dodać 2 razy szerokość. Wykorzystajmy wiedzę o obwodzie i o polu prostokąta w kilku zadaniach. Oto pierwsze z nich. Jeśli chcesz, zatrzymaj teraz film, przeczytaj samemu polecenie i wykonaj odpowiedni rysunek. W prostokącie o obwodzie 30 cm, jeden z boków jest o 9 cm dłuższy od drugiego. Mamy obliczyć pole tego prostokąta. Jakie mamy informacje w zadaniu? Po pierwsze, wiemy, że obwód to 30 cm. Co wiemy dalej? Jeden z boków jest o 9 cm dłuższy od drugiego. Widać, który z boków jest dłuższy. Ten bok ma jakąś długość. Dłuższy z boków to jest krótszy bok i jeszcze 9 cm. Jest o 9 cm dłuższy. Warto spojrzeć tylko na dwa sąsiednie boki. Skoro cały obwód to 30 cm, to wiemy, że te dwa boki razem mają 15 cm. To połowa obwodu. Dłuższy i krótszy bok mają razem 15 cm. Odejmę 9 cm, zostanie mi 6 cm, czyli te dwa żółte odcinki. One mają równe długości, czyli każdy z nich musi mieć 6 podzielone na 2, czyli 3 cm. Tu mamy 3 cm. Tu też mamy 3 cm. Krótszy bok ma długość 3 cm. A ile ma dłuższy bok? 3 dodać 9, czyli 12 cm. Teraz już możemy policzyć, jakie jest pole tego prostokąta. Pole to będzie 12 cm. Razy 3 cm. 12 razy 3 to 36. Pole tego prostokąta to 36 cm kwadratowych. Dany jest prostokąt ABCD. O bokach CD 9 cm i BC 4 cm. Bok AB Podzielono na trzy równe części i zaznaczono punkty E i F. O tutaj. Pytanie jest takie: ile razy pole prostokąta jest większe od pola trójkąta E, F, C? Co musimy policzyć? Na pewno musimy obliczyć pola obu figur. Zacznijmy od prostokąta, ale to jest zadanie dla Ciebie. Pole prostokąta obliczę, gdy pomnożę długość jednego i drugiego boku. 9 cm razy 4 cm. 9 razy 4 36. Pole tego prostokąta to 36 cm kwadratowych. Aby obliczyć pole trójkąta, potrzebujemy dwóch rzeczy: długość podstawy i długość wysokości. Zacznijmy od podstawy. Podstawą tego trójkąta może być dowolny bok. Ale wybierzmy EF. Zaraz zobaczysz dlaczego. Ile on ma centymetrów? Zobacz. W poleceniu było napisane, że bok AB podzielono na trzy równe części. Cały bok AB musi mieć 9 cm. Tyle samo co CD. Podzieliliśmy go na trzy równe części, więc tu są 3 cm, tu są 3 cm, i tutaj też są 3 cm. Odcinek EF ma 3 cm. Co dalej? Mamy już podstawę trójkąta, chcemy jeszcze znać jego wysokość. Gdzie jest wysokość trójkąta EFC? Szukamy wysokości, która jest prostopadła do podstawy EF i wychodzi z przeciwległego wierzchołka, z C. To tutaj. Wysokością tego trójkąta jest odcinek CB. Tutaj mamy kąt prosty. Mamy wysokość trójkąta 4 cm. I podstawę trójkąta 3 cm. Obliczam pole trójkąta. Pole trójkąta to jest 1/2 razy podstawa i razy wysokość. 3 razy 4 12, a 1/2 razy 12 to 6. Pole tego trójkąta to 6 cm kwadratowych. To ile razy pole prostokąta jest większe od pola trójkąta EFC? Pole prostokąta to 36 cm kwadratowych. Pole trójkąta to 6. Pole prostokąta jest 6 razy większe od pola trójkąta. 6 razy 6 to 36. Prostokąt to czworokąt, który ma wszystkie kąty proste. Pole prostokąta to długość razy szerokość, a razy b. Pamiętaj, przeciwległe boki są równe, a obwód prostokąta to suma wszystkich jego boków. Podobał Ci się ten film? Zostaw komentarz na dole. Po więcej materiałów i lekcji o czworokątach zajrzyj na naszą stronę pistacja.tv.